Wstaję. Sędziowie, proszę podnieść zawodnika. Uwaga, stop! Brawo, brawo za ciężką, wyczerpującą walkę. Tu też trzeba dużo energii, żeby utrzymać zawodników na sobie. Bardzo ładna, mocna, siłowa walka. ...26-12 wygrywa zawód Swini. Brawo! Szranki zapraszamy, baranki boże i goblińskie kułaki. Panowie, baranki boże i goblińskie kułaki, a przygotowują się Brothers of Steel i sierotki. Drodzy Państwo, przed nami dwie ostatnie walki fazy grupowej. Może zróbmy dla nich jakiś mały hałas. Brawo! Brawo! Widzimy, że walki są bardzo ciężkie, zbroje się sypią, zawodnicy naprawdę wkładają całe serce w te walki. Czy zawodnicy są gotowi? Czy sędziowie są gotowi? Walka! Uwaga, proszę posadzić zawodnika i podać mu broń. Dwóch na jednego. Walka. Dwóch na jednego. Stop, stop. Czy mamy jakiś problem? Okej. Koniec. Wygrywają goblińskie kułaki. Drużyna przeciwna poddała walkę. Brakło już energii na ostatnie 15 sekund. Ale tak też się może zdarzyć. Brawo, brawo. Ostatnia walka. Okej. Okay. Mieliśmy trochę bardziej skomplikowaną sytuację, ale koniec końców. Tak? Okej, panowie, mamy tutaj inny problem zupełnie. Zawodnicy się dogadali między sobą, to goblińskie kułaki poddały walkę. Byli zawodnicy, bo drugi klęczał. Także zwycięstwo należy do drużyny Baranków Bożych. Jeszcze raz oklaski. Była sytuacja, że dwóch zawodników było na ziemi, ale poddawał się zawodnik, który był w trakcie walki i stwierdził, że nie jest w stanie już kontynuować. Stąd taka trochę nietypowa sytuacja. A przed nami ostatnia walka fazy grupowej. Brothers of Steel i sierotki.
Czy sędziowie są gotowi? Czy zawodnicy są gotowi? Walka! Proszę podnieść zawodnika. Stop, 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 stop. Proszę zatrzymać, proszę zatrzymać. Walka. Proszę podnieść zawodnika. Uwaga, stop! Stop, brawo, brawo, piękna walka. To są zawodnicy, którzy regularnie biorą udział w polskiej, polskiej lidze walkercerskiej. Przed chwilą brali udział w walkach 16x16. Także oni są już naprawdę zmęczeni, a mimo to dają z siebie wszystko. Przed nami werdykt ostatniej walki, sędziowie. Nie wiem, co 23-5 wygrywają Brothers of Steel. Brawo! Ale mamy tutaj małe ostrzeżenie dla Krzysia. Proszę uważać na tramwaje w plecy. Ok? Drodzy Państwo, skończyliśmy fazę grupową, teraz 5 minut na przeliczenie wyników i ogłoszę finałową ósemkę. Mamy już pary finałowe. W finale zmierzy się 8 drużyn. Pierwsza para finałowa. Grzegorz Wedel i Chude Ludzie. Druga para finałowa, Fabryka Świń i Excalibur. Trzecia para finałowa, Zawód Świni i Sierotki. Czwarta para finałowa, Brothers of Steel i Barbarossa. I w tej kolejności walczymy. My już tutaj zwracamy swoje oczy ku szrankom. Sędziowie, proszę przypisać się do zawodników. Zawodnicy już się ze sobą witają. To rozumiem, że są gotowi. Przed nami drużyna Grzegorz Wedel i Chude Ludzie. Chyba nic nie pomyliłem. Minusem tych nazw jest to, że trzeba je zapamiętać później. Czy sędziowie są gotowi? Czy zawodnicy są gotowi? Pierwsza walka ćwierćfinałowa. Walka! Brawo, brawo dla zawodników. Zostali już tylko najlepsi. Stop, 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 mamy jakiś problem. Panowie, ostrzeżenie za niespecjalne, ale trafienie pod kolano. Proszę o uwagę. Ostatnie 10 sekund, panowie. Zachęćmy ich brawami. Brawo, walka! Thank you.
stop, koniec czasu. Oklaski, piękna, techniczna, mocna walka. Proszę sędziów do mnie. Do 11 wygrywa drużyna Grzegorz Wel. Brawo! Drużynę Fabryki Świń i Excalibur. Czy sędziowie są gotowi? Zapowiem tylko następną parę. Przygotowują się Zawód Świni i Sierotki. Proszę o gotowość po tej walce. Zawód Świni, przepraszam. Teraz lepiej? Tak. Zawodnicy są gotowi? Sędziowie są gotowi? Walka. Fabryka Świń kontra Bractwo Rycerskie Excalibur. Proszę podnieść zawodników. Zielono-czerwonych jakach zawodnicy Excalibur. Zawodnicy w czarnej i brązowej jace to Fabryka Świń. Widzimy, że tutaj już walki są naprawdę na wyczerpanie, na jak największą ilość osób, tu już nie ma przypadku. Zawodnicy są doskonale przygotowani. Stop. Stop. Proszę sędziów do mnie. Wszyscy zawodnicy leżeli na ziemi, także proszę się ustawiać naprzeciwko siebie, obydwie drużyny. Mamy ostatnie 12 sekund. Też nam jest niestraszny. Walka. Stop! Koniec czasu. Brawa, brawa. Tu wygrywa Fabryka Świń. Brawo. Środki w czerwonych jakach po mojej prawej stronie. Zawód Świni, czyli druga drużyna Fabryki Świń w tym samym turnieju. Po mojej lewej czarnej jace ze świniami i chyba w granatowej, jeżeli dobrze. Czy zawodnicy są gotowi? Dobrze. Czy sędziowie są gotowi? Dobrze, proszę zawodników o zwrócenie się do siebie. Walka! Zachęćmy ich oklaskami, mimo deszczu nie przerywają. Brawo, brawo! Stop, panowie. Zapraszam na środek. Nie stwarzajmy zagrożenia. Zapraszam na środek. 20 sekund walki. Dokładnie. Stop! Stop! Brawa! Brawa! Bardzo dobra walka. do 10 wygrywa Zawód Świni. Brawo! Że spotka się doświadczenie
młodością i werwą. Czy zawodnicy są gotowi? Czy sędziowie są gotowi? Walka! Proszę podnieść zawodnika i podać mu broń. Do walki. Proszę podnieść zawodnika. Stop! W ostatniej sekundzie tej walki bracia ze stali wygrywają przez podwójny nokaut. Ale brawa! To byli mistrzowie z zeszłego i sprzed 2 lat, a debiutanci dali radę przez całą minutę walki. W ostatniej sekundzie naprawdę ulegli. Także brawa! Za nami wszystkie walki ćwierćfinałowe. Grzegorz Wedel kontra Fabryka Świń. I druga walka, Zawód Świni kontra Brothers of Steel. Zapraszam pierwsze 2 drużyny w szranki. Zostały 4 ostatnie drużyny. To te walki zdecydują, kto spotka się w finale i kto spotka się w walce o 3. miejsce. Jesteś tam jeszcze? Okej, zapraszam zawodników na środek pola. Sędziowie. Okej, zawodnicy są gotowi. Sędziowie, walka, oklaski, pierwszy półfinał, proszę Państwa, ostatnie 3-4 walki przed nami i poznamy zwycięzcę tego turnieju. Widzimy tutaj próbę wykorzystania przewagi masy. Stop! Koniec czasu. Brawo! Wyczerpująca, nieprzerwana walka przez minutę. Panowie na równym poziomie. -21 wygrywa Fabryka Świń. Brawo! Naprawdę. To jest walka o to, czy obrońcy tytułu z zeszłego roku dojdą do finału, czy będziemy mieli bratobójczą walkę w finale z drużyny Fabryki Świn. Czy zawodnicy są gotowi? Sędziowie są gotowi? Walka! Thank you.
Stop, koniec czasu. Brawa, brawa, to była piękna walka. Piękna walka, naprawdę. Oklaski dla nich. Dwadzieścia do 9 wygrywają obrońcy tytułu z zeszłego roku. Brothers of Steel, brawo! Dobrze, walka o trzecie miejsce w czwartym turnieju grywalskim Samoczwart. Dwóch kontra dwóch. Spotykają się drużyny Zawód Swini i Grzegorz Wedel. Czy zawodnicy są gotowi? Czy sędziowie są gotowi? Walka! Widzimy tutaj cały czas akcję pod szrankami, więc nie jest przerywana. Panowie mają chyba przemyślaną praktykę. Widzimy, panowie próbują zmęczyć się tutaj siłowo. Stop! Koniec czasu, koniec czasu. Brawo, brawo. Siłowa, twarda walka. Ale to już kolejna, kolejna, więc panowie naprawdę, naprawdę dają radę. Jedenaście do 6 wygrywa Zawód Swini. I... Panowie, ciężko tam się obunkrowali, ale ich przeciwnicy wsadzili dużo ciosów, dużo czystych. Także panowie zajmują trzecie miejsce. Walka finałowa. Brothers of Steel i Fabryka Świń. Brawo! Każdy wybiera sobie jedną drużynę obrońców zeszłorocznego tytułu Brothers of Steel albo pretendentów do tegorocznego tytułu Fabrykę Świń. I głośno kibicujemy mimo zmniejszonej liczebności kibiców. Dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali. Dziękujemy zawodnikom. Brawo dla nich! Brawo! Zawodnicy są gotowi? Sędziowie są gotowi? Walka! Proszę podnieść zawodnika. Stop! Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Dobrze, dobrze, proszę zatrzymać walkę. Krzysiu, chodź tutaj. Chodź tutaj. Ostrzeżenie dla zawodnika. Walka, sędzia podnosi zawodnika. Walka! 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 Stop, 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 stop. Zawodnikowi z drużyny Brothers of Steel złamał się miecz, rozmawialiśmy o takiej sytuacji. Będzie wstawał z ziemi. Przez chwilę Fabryka Świń będzie miała przewagę 2-1. Proszę tutaj, kto pilnuje Roberta? Wiśnia? Dobra. Proszę na ziemię. Zawodnicy mają przewagę 2-1. Walka!
Stop, proszę podnieść zawodnika. Stop, koniec czasu. Brawo, brawo. Walka godna finału, naprawdę. Pękały miecze, sypały się zbroje. Naprawdę było wyśmienicie. Sędziów zapraszam do siebie w celu wydania ostatniego werdyktu. Do 16 wygrywają po raz trzeci z rzędu Brothers of Steel. Ale proszę o oklaski dla drużyny, która zajęła drugie miejsce, Fabryka Świń. I chciałbym powiedzieć, że Fabryka Świń troszeczkę nam tutaj zdominowała turniej, bo ich koledzy z drużyny Zawodz i zajęli trzecie miejsce. Brawo dla nich! Brawo! Zapraszam wszystkich na środek. Proszę się ładnie ukłonić publiczności, pokazać się. Fabryka Świń, proszę się ładnie pokazać. Przed nami jeszcze... Patryk się zastał, dobrze. Trzeba odciąć mu dopływ anabolików tam z tyłu. Także, dobrze, może nie będziemy przedłużać. Pierwsze miejsce, Krzysiu, pokaż się. Brothers of Steel i jego brat, Robert! Brawo! Drugie miejsce, Fabryka Świń! Kozi i Patryk, brawo! Trzecie miejsce, Zawód Świni! Brawo! Lis i Zwierzak, brawo! Panowie, zapraszam jeszcze sędziów do siebie. Dziękujemy wszystkim, którzy zdobyli pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Najlepszego debiutu w tym turnieju zdobywa drużyna Barbarossa. Brawo dla nich! Brawo! Czy są jeszcze z nami? Są? Nie. No to nie, biegną, widzę, biegną z daleka. A przynajmniej jeden zawodnik. Jeszcze raz powtórzę, dla pierwszej trójki nagrody ufundowali główni sponsorzy Dni Grunwaldu za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, za co serdecznie dziękujemy. A dla drużyny, która właśnie wchodzi w pole Barbarossa, nagrody ufundowali nasi sponsorzy GS Studio i Artifex. I oni dostaną od nich bony za to, że najlepiej na tym turnieju się pokazali. Dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali z nami do końca. Oklaski dla wszystkich drużyn, które tutaj walczyły. Oklaski dla wszystkich zawodników, którzy wzięli udział. I zapraszamy za rok. Dziękujemy bardzo.